formę na tacy. Dzisiaj taca prezentuje się tak, tradycyjnie musi nastąpić pokaz. Zawsze się boję, że się zrąbię to wszystko i się stłucze. Ech. Także tak się prezentuje. Zapachy są takie wesołe, optymistyczne. Nie zabrakło też tutaj jakiejś pozycji na ewentualne upały, bo czasami we Wrocławiu robi się Afryka, więc muszę być ubezpieczona na taką okazję. Pierwszy zapach, jaki chcę pokazać, to Elizabeth Arden White Tea. To jest wersja Wild Rose, czyli różana. To jest tak wdzięczny zapach, młodzieńczy. Tak, to jest zapach młodzieńczy, to jest zapach młodej kobiety, nawet jeżeli jest to kobieta młoda tylko duchem. Bardzo wdzięczny, pełen uroku i mimo swojej niskiej ceny tak naprawdę, to i parametry są bardzo dobre. I w ogóle jakość składników, czuć, że to nie jest jakaś niska półka, że to jest zapach elegancki, ale też właśnie romantyczny, świeży, taki kwiatowy. Całość kompozycji jest właśnie taka różano-kwiatowa. Jest to zapach z roku 2019. W nutach znajdziemy białą herbatę, czerwoną porzeczkę, kwiat gruszy, palmarosę, różę bułgarską, różę turecką, piwonię, szałwię muszkatołową, piżmo, bursztyn, tonkę, matę. Ja tutaj tych cięższych nut naprawdę specjalnie nie wyczuwam, natomiast akcenty herbaciane jak najbardziej są zaznaczone. Tutaj dodają takiej zieloności, świeżości, rzeźkości temu aromatowi, sprawiają, że nie jest on tak jednostajnie kwiatowy po prostu. Urzekający, naprawdę wart uwagi, wart przetestowania chociażby. Następny to zapach z 2011 roku, przynajmniej ja mam tutaj w rękach taką wersję. To jest Flower Bomb Victor & Rolf La Vie en Rose, właśnie 2011. To jest zapach owocowo-różany, czuć tutaj DNA jak najbardziej podstawowego Flower Bomb, natomiast z domieszką wdzięcznej róży. Ja sobie jeszcze pozwolę skropić nadgarstek tym zapachem. Nadgarstek, nie powietrze, fragranza. I tutaj jest też domieszka cytrusów. W otwarciu one musują, one dają efekt takiej rzeźkości właśnie, musującej rzeźkości, coś jak szampan trochę. Bardzo, bardzo piękny kobiecy zapach. W nutach znajdziemy różowy pieprz, mandarynkę, bergamotkę, różę, migdał, jak również czerwone jagody, malinę, konwalię, bursztyn, drzewo kaszmirowe, paczulę. I to jest znowu kolejny zapach, w którym mimo, że jest wymieniona paczula w składzie, to ja tej paczuli tutaj nie jestem w stanie wyodrębnić w zapachu. Dla mnie tutaj przede wszystkim jest róża, cytrusy, ten różowy pieprz troszeczkę, rzeczywiście też trochę podobny do Gucci Envy Me. Podobny vibe ma ten zapach. Jakieś takie akcenty owocowe jak najbardziej, raczej w tą stronę niż w stronę takich ciepłych, otulających nut. To jest bardziej taki rzeźko, cytrusowo, różano, owocowy zapach. O, tak bym go podsumowała. Następny to przepiękny, wdzięczny zapach. Le Parfum de Rosine. Taki oto, to jest balerina numer 4. Taka biała, tym razem nie różowa baletnica, tylko biała. I to jest zapach taki białokwiatowo-piżmowo-pudrowy. Pozwolę sobie skropić drugi nadgarstek. To jest dla mnie przyjemność, jak te aromaty potem są zmieszane. Tak, jest tutaj biel. To jest zapach bieli. Po prostu bieli. Świeżości, kwiatowości. Właśnie taki, to jest zapach białokwiatowo-piżmowo-pudrowy. Zdecydowanie to jest najlepsze określenie, najlepszy opis tego zapachu. Jest to kompozycja z 2018 roku, w której odnajdziemy różowy pieprz, bergamotkę, kardamon, trochę nut takich przyprawowych jest. Gdzieś tam w tle one są jedynie, nie są jakby głównymi tutaj akordami wiodącymi prym.
Tuberoza, brzoskwinia, kremowość brzoskwini też jest tutaj ujęta. Jaśmin, biała róża, tym razem tak, jest tutaj obecność białej róży. Kadzidło, balsam tolu. Balsam tolu to jest składnik taki mający taki waniliowo-cynamonowy aromat i coś w tym jest, właśnie ta korzenność, jest lekko korzenny ten zapach. Ale tak jak mówię, ta korzenność to nie jest świąteczna korzenność, żadne pierniczki, żadne, nie wiem, ciasteczka cynamonowe. To jest taka wykwintna korzenność, to jest głębia tego zapachu po prostu. Ambroksan, drzewo sandałowe, mech. To jest zapach klasa po prostu. Ale głównie białe kwiaty, dla mnie ta piżmowość i pudrowość jest w tym zapachu, taka czystość, biel, ale też ciepło, właśnie takie lekko korzenne to ciepło jest. Jest głębia, właśnie pogłębiony jest ten zapach przez obecność nut tych korzennych, natomiast tak jak mówię, to nie jest żaden słodziak, żadne, nie wiem, no właśnie ciasteczko cynamonowe, świąteczne, nie w tą stronę. Cudo. Następne to już pokazywałam w moich nabytkach i znowu pokażę, bo nie mogę się oprzeć urokowi tej butelki, tego korka z mnóstwem właśnie takich no, ciekawych niuansów. Tu kotek, tu wiśnia, tu kokardka, tu balonik, tu banan nawet. Czego tu nie ma, tu jest wszystko. Wszystko i nic. Nie. To jest zapach. Zapach całość. To jest tak niesamowity zapach. Ja się nie spodziewałam, bo zwykle, wiecie, te Daisy Oso Fresh, tam to są takie delikatniusie, ale ten zapach ma coś w sobie. Ma jakieś drugie dno, któremu warto się przyjrzeć. Jest interesujące po prostu. To nie jest zapach infantylny mimo wyglądu butelki. Jest w nim też jakaś pudrowa elegancja po prostu. Naprawdę niesamowity. Określiłam go jako taki zielony, zielono-drzewno-migdałowo-pudrowy. Ta zieloność jest w otwarciu, taka wodna zieloność, powiedziałabym, ale szybko zapach przechodzi właśnie w fazę taką drzewno-pudrową, bardzo taką ciepłą, ale w dalszym ciągu w otoczce tej zieloności świeżej. Ciężko mi to określić. Zapach jest nowością z 2020 roku. Znajdziemy w nim rabarbar, narcyz, mleko migdałowe, drewno kaszmirowe oraz cedr. Jest ciepło świeży. Taki zapach przeciwieństw. Bardzo dobrze myślę, że będzie się sprawdzał w ogóle każdą porą roku. Niekoniecznie tylko wiosna i lato, chociaż może najbardziej przeznaczony mógłby być właśnie na te pory roku. Natomiast widzę go też słoneczną jesienią. W zimie też, czemu nie, może dodawać właśnie przez tą pudrowość takiego komfortu, ciepła. Także świetny mój zakup. Jestem bardzo zadowolona, że go kupiłam. Następny to taki malusek. Michael Kors Sexy Blossom. Pasuje mi dzisiaj. Dzisiaj jest różowo, wiecie. Wczoraj był dzień niebieski, dzisiaj jest dzień różowy. I różowy zapach też, no. No dzisiaj go jeszcze nie zapodam, chociaż czemu nie. Jeszcze mi z poprzedniej tacy coś zostało do ubrania, ale może już zacznę tą. Zobaczymy. To jest zapach kwiatowo-różany z 2016 roku. Kompozycja prosta tak naprawdę, ale przyjemna. Głównie róże tutaj jestem w stanie wyczuć, a ciekawa jestem, czy nie patrzyłam... Mam tutaj w fragrantice na telefonie spisane nuty. Wymienione jest liczy, zielone liście, rosa. Rosa. Jak rosa? To chyba jakieś akcenty wodne bardziej autor miał na myśli. No jest to jakaś taka świeżość lekko wodna, może delikatnie. No jest to taki wilgotny trochę zapach, ale rosa jako nuta. Płatki róży, no mówiłam, dla mnie to jest róża, piwonia jak najbardziej, piwonia i róża tutaj wiodą prym, konwalia, frezja, orchidea, piżmo, ambroksan, drzewo sandałowe i jest tutaj też taka baza właśnie też ciepło drzewna, bardzo przyjemna, komfortowa, niezbyt wytrawna, bardziej w stronę słodką,
bo to jest słodki zapach. To jest słodko-różano-piwoniowy zapach, taki na co dzień. Może nie robiący efektu wow, ale za to bardzo, bardzo przyjemny. I z wielką rozkoszą będę go nosić. Co tu jeszcze zostało nam? O! Valentino, Donna Rosa Verde. To był jeden z zapachów, które bardzo lubię na upały. I właśnie z myślą o upałach ten zapach tutaj się znalazł w tym rankingu. Zamierzam się z nim wtedy hojnie spryskiwać, bo on ma takie działanie energetyzujące w ogóle. Takie odświeżające, rzeźkie, takie... To jest aromat pobudzający do życia, aromat witalności, aromat zdrowia, szczęścia, pomyślności, mogłabym dodać. Tak, tak. To jest zapach ogólnie cytrusowo-kwiatowo-świeży. Z 2018 roku znajdziemy tutaj bergamotkę, petit grain, imbir, róże, magnolie, osmantus, mate. Tak, tutaj jest ta zielona herbata taka też podana. Ambrette Akigala Wood. No to jest ten olejek taki patchoulowy, ale bez tych akcentów ziemistych. No dla mnie to jest przede wszystkim, jeżeli ma być szczera, to jest moc cytrusów, trochę akcentów kwiatowych. Nie jestem w stanie wyszczególnić, czy tu jest róża, czy nie, szczerze mówiąc. Po prostu jakaś kwiatowość jest w tym zapachu, ale głównie cytrusy i taka herbaciana zieloność. Tak, cytrusy, herbaciana zieloność i gdzieś tam akcenty delikatnie kwiatowe. To już jest zapach elegancki. Ja widzę kobietę taką z okularami słonecznymi w białych lnianych, w białym lnianym garniturze, zmierzającą być może na jakieś spotkanie biznesowe. Świetny zapach. Okej, okay, następny, a i ostatni, Guerlain, Mon Guerlain Florale. To jest, nie wiem czy wspominałam, pewnie tak, bo zawsze przynudzam o tym. Chyba najlepsza moja odsłona, najbardziej ulubiona właśnie Mon Guerlain, chociaż Sparkling Bouquet tutaj blisko się zbliża. To jest taki aromat kwiatowo-słodki. W dalszym ciągu DNA tego podstawowego Mon Guerlain, ale nie jest tak słodki, nie jest tak ciężki. Nie ma tego ciężaru gatunkowego, który niektórym może przeszkadzać i nie jest tak mocno lawendowy jak podstawowy. To jest bardziej taki słodki kwieciuch po prostu. Znajdziemy w nim oczywiście lawendę, ale tak jak mówię, to nie jest lawenda tak jak w klasyku, tutaj nic nie przytłacza. Znajdziemy bergamotkę, mandarynkę, cytrynę, nuty kwiatowe, piwonie, jaśmin, ylang ylang. Właśnie ta nuta ylang ylang jest tutaj dość fajnie zaznaczona. Neroli, brzoskwinia, konwalia, wanilia, irys, drzewo sandałowe. W ogóle w wielu zapachach, tak samo i w tym, jak jest ylang ylang, to przypomina mi to zapach takiego żelu pod prysznic fioletowego, palmolive. Taki z linii relax, coś tam. Wkleję zdjęcie, jak znajdę. Praktycznie ylang ylang w tym zapachu podobnie wybrzmiewa właśnie, jak w tamtym. Ciekawa jestem, czy w tym żelu pod prysznic też dodano jakieś akcenty lawendowe, bo jakoś tak dziwnie widzę konotacje jakieś po prostu między jednym i drugim zapachem. Mimo, że to Guerlain, a tamto to palmolive, no ale jednak. Zapach wdzięczny, elegancki, słodki, taki no niezobowiązująco świeży, kwiatowy. No nie, to nie jest taki świeżak, to jest w dalszym ciągu Mon Guerlain, ale odjęto tutaj ten ciężar gatunkowy właśnie, o którym mówiłam na początku. Ta lawenda jest mniej zauważalna, jest po prostu wpleciona, bardziej łagodnie gra w całości kompozycji, nie jest to tak... No tak ciężki zapach jak Mon Guerlain i dlatego mówię, że jeżeli ktoś nie lubi Mon Guerlain, dla niego to jest migrenogenny zapach, może ewentualnie spróbować ten albo jeszcze delikatniejszą wersję Sparkling Bouquet i powinno być ok. To by było na tyle, jeżeli chodzi o tą moją tygodniową tacę. Jak zwykle zapraszam do sekcji komentarzy, proszę się uzewnętrznić, co tam dzisiaj w duszy gra. W sumie niekoniecznie musi być na temat perfum, może być na temat pogody,
na temat humoru waszego, bo ja jakaś taka się czuję, nie wiem, ostatnio przygaszona. Ciekawa jestem, czy to widać na filmach. Mam nadzieję, że nie. Staram się to jakoś w miarę ukryć. Mam nadzieję, że w końcu wrócę jakoś na swoje tory, do swojej normy. Nie wiem, co się dzieje. No przecież, kurczę, wakacje w pełni, piękna pogoda, żyć nie umierać, a ja świruję. No nic. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Pa, pa. Cześć.